kolegą tutaj. That's your car? Yes. For the desert? Yes. You go? Yeah. For the off-road media center in Saudi Arabia. Can I make it? Yeah, of course. Tak wygląda samochód dla mediów z przewodnikiem miejscowym. A to jest po neutralizacji, czekamy na start do kolejnego odcinka. Tu cała ekipa zawodników. O, jest i szef. No co, ciepło ci? No, bardzo ciepło, aż mnie kręgosłup bolał z zimna. Dzisiaj był hardcore. No nie jesteś pierwszy, który to mówi. Tak, a chłopaki daleko są? O Boże. Ostatnie 50 km. Już nie miałem nic z camelbagu. I tak czekałem, by zimny Red Bull. Na mecie. A że nie miałeś wody? Tak. No i mam. Pan mi da. Ale co, błądziłeś, czy co nie, tam? Nie, po prostu taki ciężki dzień. Jest tak dużo po kamieniach. Dzisiaj był strasznie ciężki odcinek, więc wiadomo, że jestem strasznie zmęczony, więc bardzo głodny. I przy tej okazji chciałem wam pokazać, jak wygląda stołówka dakarowa. Duża, a skromna. Idziemy. Tutaj przy wejściu siedzą panowie z ochrony. Sprawdzają nasze... Mam, proszę pana. Ok. Chodźmy. Bierzemy tacę. I co mamy? W ogóle czasem dobre jedzenie, a czasem takie średnie. Kuskus. Ten chyba zjechał z odcinka przed chwilą. Zobacz, jaki skotłowany jest. Albo gdzieś się tarzał, nie wiem. Nie ma tu alkoholu, więc nie podejrzewam go. Dzień dobry. Jest. Okej. Okay. Już, thank you. Dobra. I najważniejsze, moje ulubione ciastko czekoladowe. Ty już dzisiaj zjadłeś? Nie wiem, ale teraz biorę dwa. I żeby nie było, dla mojego trenera Bartka, dietetyczna, no sugar. Tak, proszę pana, no sugar. Dziękuję. Kawa, herbata. Ci też, zobacz, jacy skotłowani. No zobacz. No i tak to wygląda. I tutaj wszyscy siedzą i jedzą. Dziennie tutaj jest około, przewija się 2-3 tysiące osób, więc naprawdę to jest, nakarmić tyle osób to niełatwa sprawa. Idziemy jeść.
przepraszam pani reżyser, czy zanim opowiem o odcinku, mogę trochę ciastka czekoladowego wciągnąć? Nie, bo to twoje trzecie, możesz się powstrzymać. Dobrze. A w ogóle przyszedł król. Jakiś arabski, znaczy tak wystrojony. Albo aktor. Ten, co siedzi na ziemi tam w rogu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to był z kategorii killer. Jechałem i tak już na koniec mówię, się zastanawiałem, czy ja za to płacę, czy oni mi dopłacają do tego. Bo naprawdę było strasznie ciężko, było tyle kamieni, kamienie jeszcze takie pochowane w piasku, więc strasznie niebezpiecznie. I odcinek bardzo fizyczny. Jak przyjechałem na metę, to po prostu naprawdę musiałem chwilę odpocząć i dojść do siebie. Ale ogólnie dobrze, nie miałem jakichś dużych strat, dzień zaliczony na plus. Jutro będzie, mam nadzieję, łatwiejszy dzień i pojutrze czeka nas strasznie ciężki, ponieważ będzie taki 800 km przed dniem przerwy, więc oni na pewno zrobią taki, żeby nas trochę wykończyć, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Tak, ale już tego nie nagrywamy. Zjemy w samotności.